Przypomniałem sobie, jak Lech Wałęsa kiedyś jeździł do Rzymu, żeby ładować akumulatory. No to ja mam wrażenie, że tutaj jest ten moment, kiedy my wszyscy, ja osobiście też, ładujemy akumulatory. Jest to olbrzymia energia, za którą Państwu bardzo serdecznie dziękujemy. Chcieliśmy tymi wystąpieniami pokazać, że taka nowa, lepsza, nowoczesna Polska jest możliwa. To były konkretne osoby, których znacie, a których może nie znacie, ale one codziennie tą Polskę tworzą. To nie są te stare partie, którym się już w ogóle niczego nie chce. Tym ludziom, którzy tam są, naprawdę im się nie chcą, są zmęczeni tymi 25 latami. A zauważmy, że młode pokolenie, które startuje dzisiaj, to dla nich te 25 lat to historia. Dla nich i dla nas Polska zaczyna się dzisiaj. W Polsce dominuje taka byle jakość, bezradność, o której była mowa w tych prezentacjach, że się nie da, albo że to przecież kilka razy już rozmawialiśmy, albo że słupki popularności wskazują, że nie ma sensu z tym iść, bo stracimy popularność jako partia polityczna. Żadna ze starych partii nie zmieni tego, tej inercji, która w tym momencie dominuje w polskiej polityce. Żadna. Zauważcie Państwo, że ten spór między PiS-em i antypisem, bo tak naprawdę to tylko o to chodzi, jest jałowy. Czy z niego coś wynika? Ostatnie 10 lat w telewizjach, jak zobaczymy tych polityków, wyciśniemy to, co oni mówią, to jest pustka. Tam w ogóle nie ma debaty o podstawowych problemach takich naszego kraju. Nie ma debaty o edukacji, nie ma debaty o zdrowiu, nie ma debaty o przedsiębiorcach i przedsiębiorczości. Nie ma debaty o tym, jak stworzyć warunki do samorządów, żeby więcej było takich osób jak Wadim Tyszkiewicz. Nie ma debaty o tym, jak spowodować, żeby więcej Polaków było w stanie wygrywać za granicą, będąc młodymi polskimi przedsiębiorcami, bo to zwykle ta energia pętana jest w Polsce, nie za granicą. Co w Polsce oni nie mogą rozwinąć skrzydeł. Mówiono nam, a być może oni sami sobie wmówili, że środki unijne dadzą nam wzrost i na tym się trzeba skoncentrować. A to, proszę Państwa, nieprawda. One są pomocne, ale wzrost tworzymy my. Dajcie nam tylko rozwinąć skrzydła. Było już parę razy o ciepłej wodzie w kranie. Przypomnę, ciepła woda w kranie jest w Kijowie. Nic z tego nie wynika. To nie jest polityka. To nie jest sposób na uprawianie polityki tak, aby Polakom było lepiej. Musimy dać szansę młodym ludziom, no dajmy nam szansę, którzy tu jesteśmy, bo tak odbieram Państwa reakcję, że my naprawdę chcemy coś zmienić, tylko nam nie dają dotychczas. My chcemy lepszego państwa, lepszego dzięki energii i zaangażowaniu obywateli. Nie można pętać przepisami polskiej młodej energii, a jest dużo. Ona jest albo hamowana na początku, a tak jak mówiła Joanna, musi połowę czasu albo więcej spędzać na rzeczy, które nie mają nic wspólnego z jakością edukacji. Albo tak jak mówiła Joanna, nie ma też połowę czasu czy więcej spędza na rzeczy, na papierkową robotę, żeby system się sam, że tak powiem, zadowolił tymi papierami. Proszę Państwa, państwo nie może nas oszukiwać, zabierając nam oszczędności emerytalne. W skrócie 8 punktów programowych. Nie powiem wszystkiego, bo nie chcę też za długo mówić. Troszeczkę dłużej być może powiem od moich przedmówców, ale nie dużo dłużej. Skończmy z finansowaniem partii z budżetu. Dzisiaj w dobie internetu możliwe jest pozyskiwanie środków finansowych w sposób rozproszony, nie uzależniając się od grup biznesu. Naprawdę jest to możliwe, tylko oni myślą cały czas po staremu. Wprowadźmy kadencyjność posłów. Niech po dwóch kadencjach... Dziękuję.
niech po dwóch kadencjach wrócą do Realu. Zobaczą, jak wyglądają prawdziwe problemy Polaków. Taka przerwa każdemu dobrze zrobi. Prowadźmy głosowanie przez internet. Cały czas... W Polsce mało osób jest aktywnych. Głosuje połowa, 56% w ostatnich wyborach. No to dajmy ludziom szansę zwiększyć tą ilość osób głosujących, a nie mówmy, że się nie da, że PKW nie przerobi. No na razie nie przerobi. Zmieńmy PKW. Przywróćmy wolność gospodarczą. To nie może być tak, że wszyscy wspominają, że kiedyś było lepiej, ale nie 40 lat temu, tylko 10, 12, 15. Z każdym rokiem przybywa przepisów, a Ministerstwo Finansów walczy z przedsiębiorcami, sądząc i traktując ich często jak przestępców. Ta wolność gospodarcza... Ta wolność gospodarcza spowodowałaby to, o czym mówił Wadym Tyszkiewicz, że w końcu pracodawca będzie zabiegał pracownika. Wtedy będzie dużo mniej umów śmieciowych i Polacy będą więcej zarabiali. Zmieńmy system pomocy społecznej z takiego, co rozdaje becikowe, na taki, który pomaga wyciągnąć ludzi z biedy. Wprowadźmy budżet partycypacyjny w każdej gminie. Niech politycy... lokalni mają kontakt z ludźmi poprzez tego typu rozwiązanie, które jest już trochę praktykowane, ale to naprawdę może być rewolucyjna zmiana, a potem nie będą się dziwili, dlaczego ich ludzie nie chcą. Wprowadźmy edukację rynku pracy. To nie może być tak, że ludzie kończą uczelnie, kończą szkoły i potem wychodzą na rynek pracy i się okazuje, że nie tego uczyli się, co trzeba. I stają się bezrobotnymi. Dlaczego się tak dzieje? No bo system edukacji jakby nie jest dostosowany do potrzeb rynku pracy. Potem jest zaskoczenie. Potem mamy armię bezrobotnych, których gwarantowano pieniądze edukacyjne, ale nie w ten sposób, co trzeba. I na końcu stwórzmy szansę na pracę dla młodych ludzi. Jest ewidentny problem dzisiaj, to trzeba rozwiązywać dzisiaj. Można to robić podobnie jak przy zakładaniu działalności gospodarczej. Trzeba obniżyć ich koszty pracy przez pierwsze 2 lata, potem żeby weszli na rynek pracy, bo inaczej nie pomożemy. Proszę Państwa, dzisiaj wszystkiego nie opowiem. To, co budujemy, to jest ruch społeczny, oddolny, naturalny i wszyscy, którzy Państwo jesteście tutaj, jesteście tego świadectwem. Przecież my się jeszcze dobrze nie znamy. Ruch powstał niedawno i widać, że jest olbrzymia potrzeba. Im będzie silniejszy, tym większa szansa, że naprawdę zmienimy ten kraj. Teraz będę jeździł po Polsce, konsultując nasze tezy programowe, budując struktury, bo tylko silny ruch może mieć wpływ na rzeczywistość. Społeczeństwo obywatelskie musi dać odpór starym partiom. Nie ma rzeczy niemożliwych. My chcemy zmian i wiemy, jak to robić. A większość tych, co jest dzisiaj, albo chce zmian tylko, albo nie wie, jak je zrobić. I na koniec chciałem powiedzieć, Szanowni Państwo, naprawdę nowoczesna Polska jest możliwa. Razem stać nas na więcej.